Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj was zapraszam na haul. Haul, w którym chciałam wam pokazać, co kupiłam w drogeriach do testów. Też co kupiłam z waszych poleceń, bo ostatnio was o prośbę, oprosiłam o właśnie polecenie mi produktów do włosów. Plan jest taki, że będę wracać do tych komentarzy i kupować sukcesywnie, wiecie, też kolejne rzeczy, no ale na coś należało się zdecydować w pierwszej kolejności. Więc co będziemy testować, co będę testować, jakie firmy będą i przy okazji kilka dosłownie ciuchów. Także zapraszam was bardzo gorąco do oglądania, linki znajdziecie w opisie. I zacznę od tego, od prywaty, jak słyszycie, ja nadal jestem chora, więc trzymamy wszyscy kciuki za to, żebym mogła jak najszybciej zacząć nagrywać te testy, bo choć dzisiaj starałam się odpicować i nawet z daleka wyglądam całkiem przyzwoicie, to niestety mam dalej ogromny katar, co, no wiecie, powoduje, że to wszystko się ściera z twarzy. Więc, no jak na razie tych testów nagrywać nie mogę. Przy okazji wam opowiem moje tylko pokrótce, bo jeżeli ktoś obserwuje mnie na Instagramie, to już tą historię w dłuższej wersji. Opowiem wam pokrótce, jakie miałam przygody, kupując te wszystkie rzeczy w drogeriach, bo to aż jest wręcz niewiarygodne. Także zapraszam was bardzo gorąco do oglądania. I może zacznijmy od tych rzeczy ciuchowych, bo ich jest kilka. Złożyłam między innymi zamówienie z Sinseju. Kupiłam taki fajny dres beżowy w związku z tam stuleciem Disneya. I niestety musiałam go odesłać, bluza była SK i była duża, spodnie wzięłam XS-ka, one były dla odmiany za małe, ale nieważne, najważniejsze jest to, że wyglądałam w tym jak w piżamie. Ale kupiłam sobie między innymi tą koszulę i to jest, słuchajcie, koszula w rozmiarze, uwaga, uwaga, XS. Powiem wam, że świat totalnie zwariował, jeśli chodzi o tą rozmiarówkę. Ja rozumiem, że to ma być oversize, no ale wiecie, to jest XS-ka, nie? I koszula, na przykład mojemu mężowi się w ogóle nie podobała, też była stosunkowo droga jak na Sinsay, bo kosztowała prawie 6 dych, a mi podoba się szalenie, bo jest taka oversize'owa, taka w kroju męskim, taka zupełnie niekobieca, na pewno nie podkreślająca kształtów. Ja wam zaraz mogę się nawet nie pokazać, o, widzicie? Ale jest stosunkowo długa, bo jest za tyłek, jest dłuższa z tyłu, jest taka naprawdę szeroka, i bardzo, bardzo szczerze mówiąc mi się ona spodobała, bo ja kocham takie niepodkreślające sylwetki ciuchy, zawsze kochałam, więc bardzo jestem z niej zadowolona i materiał też ma taki stosunkowo przyjemny. Druga rzecz, jaką kupiłam w Sinseju, to takie jeginsy, joggersy, jeginsy slim w rozmiarze 38. W ogóle ja kiedyś miałam takie ukochane swoje jeansowe jeginsy z H&M-u i nie wiem, czy oni je wycofali. Może ktoś wie, o co mi chodzi i wie, czy to nadal istnieje, czy ja nie umiem tego po prostu znaleźć na stronie. Te są całkiem spoko, obawiam się, że one się rozbiją i będą mi niestety potem spadać z tyłka. Ale podoba mi się ich na tyle kolor, że je zostawiam. Już nie pamiętam, szczerze mówiąc, jak z długością, bo to przyszło kilka dni temu i mierzyłam, ale mają tutaj kieszenie, tutaj mają taką imitację niby, wiecie, suwaka, tak? Jedyne co, to nie mają właśnie tych, czego nie mają? Szlufek na pasek, więc jak się rozbiją, no to będą spadać, ale mają bardzo ładny taki ciemny kolor. Ja mam ogromny, powiem wam, problem, i to jest w ogóle chore, ogromny problem z kupieniem spodni, całe życie miałam, ale teraz pojawił się nowy element. Otóż jak przytyłam tak dużo, czyli ponad mniej więcej 16 kilo, 17 kilo wobec tego, co dzisiaj ważę, to chodziłam w spodniach 40. Nie 42, nie 44, 40. I teraz jestem w stanie bez problemu komfortowo chodzić w spodniach z H&M-u, tych takich z elastanem, 36. Bo brzuch nadal mam spory. I słuchajcie, i koleżanka ostatnio kupiła dwie pary spodni 38, jedne w H&M-ie, jedne w Zarze, bez elastanu i chciałam je przymierzyć. I w jednym i w drugim przypadku po prostu te spodnie na mnie były za małe. Ja nie wiem, no bez przesady, no to raz chodziłam w 40, wiecie, i miałam naprawdę komfort, teraz jestem chudsza o 17 kilo i to mówię, rozmiarówki, mam wrażenie, że świat zwariował na punkcie rozmiarówek, coś tu jest popieprzone, no nieważne, te jeansy kupiłam 38, myślę, że w 36 bym się nie wbiła, ale jak się rozbiją, to pewnie te mniejsze byłyby lepsze. W Sinseju również kupiłam, no wiadomo, Agatka ma 3 latka, 3,5, kupiłam sobie też takie majtki z tej serii, ale te majtki naprawdę już wyglądały trochę jak dziewczęce i w końcu je odesłałam, bo nawet nie przymierzałam. Kupiłam sobie taką koszulę nocną,
z moim ulubionym motywem, a więc z tuptusiem. Mamy tutaj postacie z Bambi. I jest duży tuptuś, dlatego bardzo ta koszula mi się spodobała. Ona jest w rozmiarze S i jest bardzo, bardzo duża. Powiem Wam, że z tymi koszulami Sinseya nocnymi to jest na dwoje babka wróżyła. Niektóre mają naprawdę bardzo dobrą jakość, nic się z nimi nie dzieje, a niektóre to jest totalny szajs. Kupiłam też, to też było drogie jak na Sinsei, sobie takie skarpetki już świąteczne. Ja bardzo lubię takie skarpetki, ja mam tylko jedną parę w domu takich właśnie tego rodzaju. No kosztowało 20 zł, kuźwa, jak na Sinsei, naprawdę sporo. Wiecie, takie mięciutkie, tu mają taki brokacik, tu mają choineczki, pewnie za te choineczki najwięcej się dopłacało, a mi najbardziej zależało na samych skarpetusiach. Mam tylko nadzieję, że one nie będą drapać. Więc już element świąteczny u mnie za gościu. W ogóle to jest pochromalone, nie? Że już wchodzą te rzeczy świąteczne. I w Sinseju kupiłam również taki sweter. Już w nim występowałam w filmie z kalendarzem Look Fantastic. W ogóle Was bardzo gorąco na ten film zapraszam, bo słuchajcie, ja nigdy nie miałam tak dobrego kalendarza adwentowego. Ja wiem, że on kosztuje dużo, ale tam wchodzi jakiś rabat na niego. I może naprawdę gdzieś tam warto się na zasadzie gromielnie, ewentualnie, nie ma słowa takiego gromielnie, może no zrzucić się warto na przykład na prezent dla siebie, bo moim zdaniem ten kalendarz w tym roku jest przegenialny. I ja wiem, że te 470 zł, bo taka jest jego cena po rabacie, to duże bardzo pieniądze i ja to w ogóle tego nie neguję, ale no kurczę blade, tak dobrego serio kalendarza adwentowego ja dawno nie widziałam. I właśnie taki sweterek sobie kupiłam, to był rozmiar S i on jest fajny, jedyny minus, myślę, że on będzie miał pokusę zaciągać się i to jest S-ka, nie? I podobnie, ja kumam, że on ma być oversize, przepraszam bardzo, ale no mimo tego, że ja schudłam, no to nie jestem taka chuda jak byłam kiedyś, dalej mam ten brzuch i wiecie, nie jestem taką klasyczną S-ką, znaczy... Może jestem klasyczną S-ką, może całe życie byłam klasyczną XS-ką, nieważne. Chodzi mi o to, że ten sweter bez problemu wejdzie też osoba, która jest M-ką i będzie miała luz. Sweterek jest bardzo moim zdaniem ładny, taki z szerokimi rękawami. Jedyny właśnie minus to to, że on na pewno będzie miał pokusę zaciągać się. No ja jeszcze robię to właśnie pierścionkiem. A drugi minus i plus zarazem, i bajem zarazem, to to, że on jest stosunkowo krótki, bo on jest taki do pasa. Ale bardzo mi się podoba, ja lubię taki styl, no ale serio, S-ka, nie? Nie wiem, nawet na aparacie wydaje mi się to mniejsze, jak w rzeczywistości. Złożyłam też zamówienie w H&M-ie, bo właśnie chciałam sobie kupić jakieś dobre spodnie. Oczywiście nie trafiłam, musiałam je odsyłać. Masakra. Ale zostały dwie rzeczy i pierwsza rzecz, na którą bardzo polowałam i w końcu, znaczy jaiłam się długo, czy ją kupić, czy nie, było mi strasznie szkoda pieniędzy. Ale w końcu się zdecydowałam i to jest bluza w rozmiarze XS. I tak, i ponownie, mam 3 latka, 3,5. Słuchajcie, to jest XS-ka, ona jest oversize'owa. Ona kosztowała dużo, bo 120 zł? 120 chyba 7 zł? Dlatego trochę było mi szkoda forsy. Ale powiem Wam, że mam taką jedną ukochaną bluzę z H&M-u, taką gigantyczną, którą po prostu masakruję, chodzę w niej non-stop w sezonie i nic się z nią nie dzieje. No i jak zobaczyłam tą, to pomyślałam, że może ta też mi na długo posłuży, choć wątpię, bo tutaj mamy napracowankę i napis arystokracja. Jest ta bluza ze stosunkowo cienkiego materiału, z takim delikatnym misiem. Na pewno nie będzie to bluza, w której będziemy się, tak sądzę przynajmniej, gotować. No i motyw kociej arystokracji, ten kot, ta jego mina, to jest tak bardzo moje. Bo ja zawsze, jak pewnie wiecie, znaczy nawet na pewno wiecie, mam bardzo żywą mimikę. I wiele takich min, które zdradzają moje podejście do wielu spraw. I ten kot z tą miną jest moim zdaniem mistrzostwem świata. Bardzo polecam Wam, nie wiem czy ona się już nie wyprzedała online, ale polecam nawet stacjonarnie, bo to jest, no moim zdaniem jest przepiękna. I kupiłam sobie też leginsy i tutaj też polecajka, konkretnie leginsów soft, choć byłam przekonana, że te będą inne. Najwyraźniej teraz są dwa softy, co przegapiłam, bo to jest jakiś move. Ale generalnie leginsy soft. W ogóle uważam, że H&M ma najlepsze leginsy. Mi się nigdy nic z nimi nie dzieje. One są, słuchajcie, nie do zajechania. Tylko, że jedne sobie przepaliłam. Nie pytajcie, więc potem drugie kupiłam. S-kę i ta S-ka jest w porządku, ja się w nią mieszczę. Ale co ciekawe, w tych leginsach w M-ce czuję się komfortowiej. Czyli w S-ce, wiecie, bez problemu, nic mi się nie wylewa i w ogóle.
ale M-ka też jest dla mnie ok. No i mam tylko jedne te leggingsy aktualnie M-ki, bo kiedyś jak się przeprowadzaliśmy, nieważne, dobra. Strasznie duże story of my life. Więc kupiłam sobie teraz M-kę i to nie są do końca te, o które mi chodziło, ale tak one wyglądają. Są, przede wszystkim mają dobrą długość i te softy, dlatego są softy, bo są właśnie takie mięciutkie. Najlepsze moim zdaniem leggingsy. Oczywiście one oddychają, to są leggingsy, wiecie, sportowe, ja w nich sobie po prostu pomykam w życiu. Mają bardzo fajny stan, bardzo, bardzo Wam serdecznie polecam, jeżeli jesteście podobnych gabaretów co ja, to i w S-kę, i w M-kę. Wejdziecie z tą różnicą, że ta M-ka będzie bardziej komfortowa. A i w Sinseju, dalej pozostając w tematyce, mam 3-latka, 3,5. Nie wiem, ja mam jakiś problem psychiczny, jak widzę zeszyty, to ja je muszę kupić. I ja to, słuchajcie, mam od zawsze. I ja potem z nich nie korzystam. To, no, każdy ma jakieś swoje problemy, to jest zdecydowanie mój. Oby każdy miał tylko takie. I jak zobaczyłam zestaw 3 zeszytów z Bambi, to wiedziałam, że muszę je kupić. I tak zwracałam kilka rzeczy do Sinseja, więc mogłam zwrócić te zeszyty, ale uznałam, że one mi są potrzebne. Do czego? Nie wiem. Mamy tutaj Bambi, mamy tutaj tą, nie pamiętam jak ona się nazywa, tą dziewczynkę i mamy tutaj Tuptusia. I bajerem tych zeszytów, dlaczego je zostawiłam, przez tego, że zobaczymy, czy do czegoś mi się przydadzą, jest to, że są w kratkę i są stosunkowo, wiecie, co są? Nie są grube. Więc pomyślałam, że do czegoś takie 3 zeszyty mi się przydadzą. Są też spoko zszyte, czyli da się je rozłożyć na płask. I kratka jest ciemna, bez marginesów. No, a teraz przejdźmy do zakupów kosmetycznych. Może na koniec Wam opowiem te moje historie, bo one są lekko żenujące i nie będziemy tracić Waszego cennego czasu tu. Jeżeli ktoś jest tylko ciekaw produktów i trochę mojego pitolenia, to sobie obejrzy, a potem popieprzę o tej reszcie. Po pierwsze, Hebe. W Hebe sobie kupiłam, bo nie miałam pomysłu na żaden żel pod prysznic i uznałam, że biorę mój ukochany, żeby sobie przypomnieć lato, a więc La Petite Marseille, biała brzoskwinia i nektarynka bio. Także żel sobie kupiłam. Bardzo polecam, jeżeli ktoś nie zna jeszcze tego zapachu. Kupiłam również żel do mycia twarzy, bo generalnie kończy mi się żel. Dobra, nieważne, bo to znowu za długie story of my life. Stwierdziłam, że wezmę sobie żel z Hagi. Na niego chyba była jakaś promocja. I to jest naturalny żel do mycia twarzy. On miał jakiś dobry opis. Krok drugi, oczyszczanie twarzy, umyj twarz. Naprawdę nie był drogi, chyba 20 zł kosztował. Więc pomyślałam, że przetestuję. Ja nie wiem, czy ja coś kiedykolwiek miałam z Hagi. Na pewno dostawałam, ale czy coś kiedyś używałam, to nie jestem taka przekonana. Kupiłam również to. I tego byłam szalenie ciekawa. I to jest Taupa. I to jest Dermoface Sebum Max Effect, musujący żel peeling z kamforą do mycia twarzy. Słuchajcie, to powinno być bajeranckie, jeszcze tego nie użyłam. Ja kocham takie rzeczy rozgrzewające, a to ma być z kamforą. Jedyne co, to tutaj jest napisane, aby... czy ja sobie to wymyśliłam? Nie, stosuj codziennie rano i wieczorem. Czyli pewnie to nie będzie tak mocne, jak ja sobie wyobrażałam, bo gdyby było tak mocne, to nikt by nie kazał tego stosować... 2 razy, ale obietnica producenta jest bardzo ciekawa. W 7 dni redukuje rozszerzone pory. Ja nie wiem, po co ludzie wypisują takie pierdoły, no ale dobrze. Sprawdzimy, czy w 7 dni, albo nawet w 14 dni zredukuje mi to jakikolwiek rozszerzony por. No i kupiłam klasycznie Eveline Beauty and Glow Peel It Baby. A więc mój ukochany peeling enzymatyczny. Już wiecie. Nie mam naprawdę koncepcji na to, jaki peeling chciałam przetestować, a na to Yossi. Tą taką fajną pastę mi szkoda forcy. W ogóle bardzo ciekawe było to, że te kilka rzeczy, które zobaczycie, choć ja gadam tak długo, ale tych rzeczy jest tak naprawdę nie jest dużo, nie? Kosztowało jakiś majątek i strasznie w tym miesiącu jakoś oberwałam, że tak powiem, po kieszeni. Kupiłam również 2 serum z jedwabiem. Pierwszy to jest taki Biosilk numer 1 jedwab, profesjonalna jedwabna regeneracja. To kosztowało jakieś 5 zł. I to jest taka malutka butelunia. Także zobaczymy. Ja kiedyś oczywiście używałam tego Biosilka, bo kiedyś pewnie każdy tego używał. Ale bardzo, bardzo jestem ciekawa, czy mi to ujarzmi włosy. Kupiłam też taki Bioelixir Serum Jedwab i Witamina A z filtrem UV. Ochrona do 220 stopni. Też takie maleństwo. I też cena tam około, nie wiem,
6 zł, także szczerze mówiąc idealnie dla mnie. Dalej kupiłam rozjaśniacz z Herna, ponieważ przyciemniacz sprawdza mi się rewelacyjnie. Teraz będę kaczką i potrzebuję rozjaśniacza. Więc mając przyciemniacz i rozjaśniacz jestem już, że tak powiem, bezpieczna. Przyciemniacz jest o tyle zarąbisty, że nie zmienia moim zdaniem właściwości produktów, więc oby tak samo było z rozjaśniaczem. Do tego właściwie nie kupiłam. Długo się jaiłam, czy kupić maskę do ust z nowej serii Eveline, czy balsam. Wybrałam balsam, chyba wysłało mi dum-dum-dum maskę. Oczywiście nie pytając mi o zdanie. Maska niby droższa, więc wzięłam maskę. Mam tutaj maskę do włosów, Boże, maskę do ust. Ciekawa jestem tylko jednej rzeczy. Nakładać grubszą warstwę na oczyszczone suche usta, pozostawić na noc. To jest właśnie maska nocna. Balsam jest dzienny, dlatego chciałam balsam. Nie reklamowałam tego. Ja odzyskałam już węch, ale no teraz tak prawie odzyskałam. No, nie będę wam tutaj świszczeć nosem, pachnie chyba jakąś czekoladą, kakao. A więc sprawdźcie, jak ta maska zda egzamin, teraz będzie miała szansę się wykazać. Ja mam bardzo suche usta i nic mi nie pomaga, więc zobaczymy. Dalej, co ja dalej wzięłam? No właśnie, wzięłam cień z Eveline, słynny, z Choco Glamour. Cień, który ma być niby zamiennikiem. Teraz patrzę, czy on nie był umacany. Chyba nie. Zamiennikiem niby Bobbi Brown. Także go przetestujemy, to jest kolor 01 Moon Sparkle i Bobbi Brown. No właśnie. I tutaj przyszła mi z pomocą Agnieszka, moja obserwatorka, która powiedziała, że ma ten kultowy cień Moonstone, Bobbi Brown. Nie wie o co jakby cały ten szał, że chętnie mi ten cień wyśle. I tak jak powiedziała, tak też zrobiła. Więc sobie porównamy do cienia Bobbi Brown. Wiele osób w ogóle mówi, że właśnie ten cień ich zdaniem jest taki mocno przereklamowany. Cień bardzo na bogato. Więc będę miała okazję, dzięki jeszcze raz Agnieszka, aby porównać. Kupiłam również bronzer z Eveline w kolorze 02. Właściwie to ja nie wiem, bo ja się tyle jaiłam, że nawet nie wiem jaki kolor wybrałam, a może też mi wysłali nie tą rzecz co chciałam, cholera wie. Nie będziemy ich oskarżać, to jest tak ładnie zafoliowane, także taki kremowy bronzer. W ogóle, o ile pani się nie myli, dobra, nie otworzę tego, to chyba ten bronzer kosztuje 40 zł, bo tam była jakaś promocja w Hebe. Dlatego się uparłam między innymi na Hebe. Nie wygląda to. Powiem wam szczerze, kuźwa nie wygląda, nie? 20 gramów. Dalej, kupiłam również cień w kremie. I co prawda poprzednie dwa cienie z Eveline okazały się u mnie raczej porażką, ale ten spodobał mi się kolorystycznie, to jest 05. Nie kupowałam tej paletki, bo jej nie było w Hebe. Tej, wiecie, takiej prostokątnej. Ona też kosztuje chyba 50 zł. Nie wiem, może jeszcze kiedyś ją kupię. I miałam ochotę na pomadkę. I kupiłam sobie Vinyl Gloss Lip Liquid w kolorze 01 Ruby Chocolate. Zobaczymy. Kupiłam również Clarisse True Glue. To jeszcze było w kartoniku. To jest taki, wiecie, żel do brwi, taki bezbarwny, niby z efektem laminacji. Tamten już mi się, który miałam tam, nie wiem, skończył, zgęstniał, obojętne. Także takie coś i to wychodziło też na jakieś turbo promocji, na jakieś wyprzedaże, nie wiem, tanie było. I słuchajcie, kupiłam także dwa... to już wszystko zawalaj? Nie. Tak. Dwa topery z Clarisse. Pierwszy toper w kolorze 01 i drugi toper w kolorze 03. I oczywiście ten 03 przed roztrzaskami. Ale słuchajcie, on nie miał szans przyjść. Już go uratowałam wodą. Nie będę składała reklamacji, bo to jest w ogóle jakaś absurdalna historia. Słuchajcie, on nie miał szans przyjść nieroztrzaskany, bo to po prostu było tak pierdolnięte do paczki. Nawet nie było skalane folią bąbelkową, tak było jebut. No. Więc sobie też to przetestujemy, bardzo jestem tego ciekawa. I ostatnia rzecz, to z Eveline wzięłam z Varietę brązowy eyeliner. Bo ciągle maluję te czarne kreski, taki brązowy. Pomyślałam, że to będzie nie głupie, a wszak ten eyeliner z Varietta kiedyś lubiłam, więc pomyślałam, że ten brązowy powinien być fajny. A, i ostatnia jeszcze rzecz, widzicie. Jeszcze miałam ochotę na jakiś nowy tusz do rzęs. W ogóle zachciało mi się tuszy, bo też coraz częściej maluję własne rzęsy.
i wziąłam sobie taki Maybelline i to jest Lash Sensia. Ja mam, pamiętacie, zawsze miałam problem z tą nazwą, ja nie umiem tego wymówić, tym bardziej teraz. No więc Sky High, tego się trzymajmy. Tu już ma taką bardzo elastyczną, gumową szczotę, bardzo elastyczną. Jest całkiem ciekawe, bo już nieraz malowałam rzęsy w kolorze Cosmic Black. No, następnie kupiłam rzeczy z Vibo i Lovely do testów. Z Lovely oczywiście Fall Sealer. Jest, jakbyście nie wiedzieli, dlaczego to jest Fall Sealer, bo to jest podkład i concealer, podkład i korektor. W kolorze 03 Ivory, Ivory. Takie coś i to ma taki jebitny aplikatorek. Jak również, moi drodzy, tylko tyle, a dobra, tusz do rzęs, bo to jest odsłona Chocolate, ale to jest, słuchajcie, ten tusz Pump Up. Ja go kiedyś miałam i na niego w ogóle był boom, bo to jest ten, wiecie, żółty. No jak, i mówię, a to może go sobie wezmę. Różnica jest tylko taka, że on pachnie czekoladą, czyli takim kakao, ale to nie jest brązowy tusz, bo już jedna pani na YouTubach mówiła, że to jest brązowy tusz i ona widzi ten brąz. No to nie jest brązowy tusz, to jest, kochani, czarny tusz. Oraz wzięłam Hot Chocolate, a więc bronzer. Znowu jebitne, duże opakowanie bronzera. Nie wiem, czy on miał jakieś kolory, ja do tego potem jakoś dojdę. Dium. Takie coś. Oczywiście chciałam ten taki balsamik do ust, wiecie, ten taki miodek, ale nie było. Chciałam ten peeling, nie było. A więc już, wzięłam co wzięłam. I tak jak mówię, to wszystko kosztowało jakieś gigantyczne, totalnie pieniądze. I Vibo. No i z Vibo postawiłam na tylko trzy rzeczy. Niczego nie gubię. Z tej nowej kolekcji, a więc na bronzer i go wybrałam w kolorze 1, na róż również w kolorze 1. I ja bym na waszym miejscu, jak chcecie to kupić, to obejrzała bardzo dokładnie każdy kuźwa test, co wyszedł. Oczywiście przesadzę, mamo, poczekała na mój test. I wsłucha, ale bez dźwięku. Bo jak się patrzymy bez dźwięku, to trochę inaczej to brzmi, jak oglądamy to z dźwiękiem. Bo mam bardzo ciekawe zdanie a propos tych produktów i trochę mnie wkurza to, że ono jest tak zupełnie inne w stosunku do tego, co ja słyszałam w filmach. A to jest drogie, bo to kosztuje po ile? Po 36 zł? I wzięłam również ten taki duet cieni do powiek. Nie brałam tego ciemnego rozświetlacza, nie brałam jakichś tych innych rzeczy, bo to i tak, kurde, dużo pieniędzy kosztowało. Wzięłam duet cieni do powiek i wybrałam go w kolorze 3. I tutaj mamy takie przepiękne złoto, to mogę wam zdradzić. Nawet widać, jak to się mieni. I ostatnie rzeczy to marka Stars from the Stars. Pytałam was, co polecacie do włosów. Bardzo często ta marka się pojawiała, więc kupiłam emolientową odżywkę. Dostaniecie je, rzecz jasna, w Rossmanie. Choćby w Rossmanie. Oraz tą maskę do olejowania, do włosów wysokoporowatych. I ta maska jest mi polecana właśnie jako zwykła maska do włosów. Więc wzięłam taką maskę, a ona ma 200 ml, opakowanie się wydaje takie zgrabne, więc zobaczymy, czy to ujarzmi moje włosy. Kupiłam również podkład, ponieważ nigdy podkładu z marki Stars from the Stars nie testowałam. Jest to podkład Glow Hydration, jako wzięłam w kolorze 02 Vanilla. Zobaczymy, czy to był trafiony wybór, czy nie. Oraz kupiłam trzy nowości. Nowości, a więc rozświetlacz w kolorze 01. Już ponownie też nie pamiętam, na co się zdecydowałam. Róż w kolorze 04. I bronzer w kolorze 05. Nie wiem, czy to szło kolorami, czy to jest 1, 2, 3, 4. To chyba tak idzie, nie? Nie jest jakby bronzer w kolorze 05, tylko to wiecie. No nieważne. Takie trzy tuby. I to też jest cholernie drogie, bo taka jedna tubka 30 chyba coś złotych. Także no na bogato. Więc niby dużo, niedużo, kilka filmów z tego będzie, ale kasę wydałam, majątek. A teraz wam powiem pokrótce o moich przygodach i powiem wam szczerze, że ja nie wiem, o co w ogóle chodzi, bo ja nagrałam o tym osobny chętnie film, tylko że
Kurde, nie chcę być taka ciągle dramowa ostatnio, a wszystkie filmy, które nagrywam, są jakieś takie te pogadankowe. Czy dużo jest z nich takich treści zrzędząco narzekających? A jakby nie chcę iść za bardzo tą drogą. Ale w telegraficznym skrócie, nie wiem, słuchajcie, o co chodzi z tym Hebe i z tym zamawianiem online, ale ludzie się dzielą na dwie grupy. Na tych, co całe życie kupują w Hebe online i nigdy nie mieli żadnych przygód. I to dotychczas byłam ja. I na tych, co mają jakieś totalne hardkory. Jakieś niezwracane pieniądze, jakieś zamrożona kasa, nie wiadomo ile, ginące zamówienia, no jakieś w ogóle abstrakty. I ta jedna osoba, która nigdy nie miała problemów, czyli jak ja wcześniej, nie skuma w ogóle problemu tej drugiej osoby, która ma jakieś takie przygody, bo to była już, nie wiecie, niemożliwie. Otóż jest tak, ja to mówiłam wcześniej, że jak składasz w Hebe przez aplikację zamówienie, to ono może potem ci być anulowane, bo coś jest niedostępne, mimo że na stronie figuruje, że to jest dostępne. Więc należy zrobić to właśnie tak, żeby składać zamówienie przez przeglądarkę, znaczy tam dodawać do koszyka, przejść do płatności i wtedy zobaczyć, czy wszystko jest dostępne. No i ja, będąc najmądrzejszą, robiłam właśnie tak to zamówienie, oczywiście ono 3 dni, tam 2 dni było mielone, żeby zostać anulowane. Potem miałam przygodę pisząc według Hebe, z konsultantem, normalnie na czacie. Połączę się teraz z zespołem, połączę się teraz z konsultantem. Oczywiście to był jakiś bot, który nie umiał mi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to zamówienie było anulowane. Ale przy okazji tej historii odkryłam, że w Hebe jest PayPal. Więc jeżeli chcecie coś kupować online, to ja proponuję kupować w Hebe po prostu przez PayPal. Jeżeli z jakichś przyczyn to Wam właśnie bardziej odpowiada, bo wtedy przynajmniej sobie nie mrozicie kasy, jeżeli oni Wam to zamówienie anulują. Więc polecam. No tak czy siak, finał tej historii był taki, że potem złożyłam drugie zamówienie właśnie przez PayPal, potem chciałam je anulować, ten czat mi w ogóle nie odpisywał, infolinia nie odbierała, na maila nikt mi nie odpisał. Same kuźwa przygody. I żeby właśnie się potem okazało, że owszem, to drugie zamówienie już doszło, ale zamówiłam balsam do ust, a oni mi wysłali maskę, nie? Ale jakby tego, słuchajcie, było mało, to miałam również przygodę ze Star From The Stands, ponieważ te rzeczy kupiłam na ich stronie. Dlaczego? Dlatego, że nie było ich na stronie Rossmana. Nie mogłam sprawdzić dostępności w konkretnym Rossmanie, więc weszłam na stronę, żeby w ogóle zobaczyć ten asortyment, te nowości. No i wtedy się okazało, jak sobie dodawałam do koszyka, bo zawsze tak robię, żeby potem zrobić ze screena, listę, wiecie, co chcę kupić, się okazało, że dostałam za darmo. No to myślę sobie, dobra, to ja po prostu złożę to zamówienie już przez ten Star From The Stars. I słuchajcie, moje zamówienie zaginęło. Zaginęło, ciągle był status oczekiwania na płatność, na maila się nie da do nich napisać, bo podany mail jest nieprawidłowy na stronie. Przez formularz kontaktowy nie da się skontaktować, przez telefon jak zadzwoniłam, to się okazało, że moje zamówienie zaginęło, nie wiadomo gdzie ono jest, pani nie widzi ani płatności, ani samego zamówienia. Pani miała do mnie odzwonić, kiedy wyjaśni tą sprawę. Oczywiście nie odzwoniła, nikt nie napisał nawet, nie wiem, sorry Agatko, że tam 3 dni mieliliśmy i zgubiliśmy. Tylko dostałam nagle maila, że potwierdzono płatność, więc tak. Tak sobie, też w politykę, czy tam obsługę klienta. No, już nie wspomnę, że nie wiem jak jest dzisiaj, ale przynajmniej jeszcze te 2-3 dni temu. Dalej słuchajcie, na stronie Rossmana nie było tych właśnie produktów z Vibo, ze Star From The Stars, tych nowości, co też jest dziwne. Bo utrudnia to no, obejrzenie w ogóle i sprawdzenie przede wszystkim. Ja lubię też sprawdzać, jak już idę do Rossmana, to ja nie idę rekreacyjnie. Mi nie sprawiają takie wycieczki przyjemności. Idziesz po to, żeby coś kupić. I ja lubię wiedzieć, czy w tym Rossmanie to jeszcze tego nie ma. Bo jak nie ma, to wtedy trzeba iść do tego drugiego. A w tym drugim to już na pewno nie będzie, bo on jest za mały. Więc wtedy trzeba iść do tego trzeciego. I się z tego robi jakaś wielka akcja. Ja nie lubię takich rzeczy, więc tam. Dobra, już może Wam daruję te opowieści, bo skróciłam jej tak do minimum. Miałam ostatnio ogromnego pecha, a najbardziej mi się podobało, że jakby już tego było mało, no bo wszechświat do mnie krzyczał, żeby nie wydawać orzeszków. Orzeszki to pieniądze, nie? Ja się śmieję, że jestem wiewiórka i zbieram orzeszki. I słuchajcie, jakby tego wszystkiego było mało, to kupiłam sobie na Vinted, bo nie mogłam odżałować tych cholernego zestawu paletek Too Faced, tych takich trzech świątecznych. I kupiłam sobie to na Vinted. I co? I oczywiście laska po tygodniu mi tych paletek nie wysłała. Napisała, że coś tam się wydarzyło. Znam te numery, też kiedyś korzystałam z takiej ściemy do różnych firm. Znaczy firm, to źle zabrzmiało. No jak coś, nieważne. Nie współpracowała, nieistotne. Więc nie wysłała mi tego.
No oczywiście tak, Vinted mi zwraca pieniądze, bo jak o tym powiedziałam na Instagramie, ktoś mi przydał, ale Vinted ci zwróci. No łachę nie robi, no niczego mi nikt nie sprzedał, no to hello, ale kupiłam jeszcze raz te paletki, już jak się domyślacie, w wyższej cenie. Więc jakby miałam taki tydzień zakupowy, w którym miałam zrobić proste zakupy, kuźwa, najmalarniejsze na świecie, po prostu, wiecie, coś co zajmuje 2 minuty i powinno być bezproblemowe, bez stracenia czasu, a efekt finalny był taki, że wszystko, absolutnie każda rzecz, którą tutaj widzę, obyła się z jakimiś przygodami, w ogóle straciłam na to ileś czasu, energii i nerwów i to takie jest żenujące, no kuźwa mać, naprawdę. I wiecie, to jest, ja bym właśnie wam to wszystko opowiedziała z takim pozytywnym tonem, w zasadzie heheszków, ale podejrzewam, że i tak ktoś potem powie, że ja po prostu jestem niezadowolona ze wszystkiego robię problem i szukam go tam, gdzie go nie ma, więc szkoda, szkoda, szkoda naszych wspólnych nerw. Dobrze kochani, to ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie, trzymajcie bardzo proszę za mnie kciuki, żebym może już jutro była zdrowsza, już i tak dzisiaj jest lepiej niż było wczoraj, to prawda, wczoraj nagrywałam pogadankę i wczoraj było bardzo źle, dzisiaj jest trochę lepiej, ale no ja się nadal mówię, nie nadaję do tego, żeby nagrywać po prostu testy, więc trzymajmy za to kciuki, żeby wiecie, żeby się udało, że nie zapraszają, żeby się udało, żeby mogła jak najszybciej nagrywać te testy. Wam życzę wszystkiego dobrego, przede wszystkim dużo zdrowia, dbajcie o siebie cholernie, pijcie, nie wiem, jakieś imbirki, cytrynki, wódkę z miodem i z cytryną, obojętne, bo jak was dopadnie ten wirus, słuchajcie, mój mąż wczoraj był na kontroli u lekarza, nadal ma szmery w tych oskrzelach. Jakaś masakra. Mój mąż, jeżeli ktoś nie wie, o tym chyba mówiłam w ostatnim filmie, ma właśnie ostre zapalenie oskrzeli, a mi poszło na zatoki. Jeden i ten sam wirus, dwie zupełnie różne jednostki, że tak powiem, chorobowe, więc uważajcie na siebie, bo no kurde, nic przyjemnego, nie? No, wszystkiego dobrego, do zobaczenia, buziaki, pa, pa!